Dobra. Kolejna walka Federacji PPC. Jakie odczucia? Jakie wrażenia? Czuję się zajebiście, wam powiem. Nawet nieubisty. No, powiem wam. Bardzo fajnie. Zadowolony jestem z siebie. Tylko muszę troszkę więcej trenować, nie? Jeszcze troszeczkę brakuje. Ale no nie oszukujmy się, miałem 18 lat młodszego zawodnika. Jednak różnica wieku robi swoje. Robi. Był szybszy, ale... Uważam, że kondycyjnie był troszeczkę może lepszy, tylko że był strasznie szybszy, nie? Więcej niż czasów wykonał, nie? Oj, Tak, Gabrytowo mówię, jak nie mam, jak nie większego i cięższego, to mam dużo młodszego, okej, to sama waga, ten sam wzrost, ale po prostu młodszy, nie? Ale uważam, przewalczyliśmy 3 rundy, nie było najgorzej. Jestem zadowolony z siebie. Niech się wspólnego trenera, czy cię zaskoczyłem? Chyba nie, ja się spodziewałem tak naprawdę. Rafał był przygotowany na kopnięcia, tylko spodziewałem się, że więcej dostanę po udach, on mnie kochał gdzieś tam, mnie odciąć wątrobę, ale spoko. A jakieś dalsze dane na przyszłość? No tak, ja bym oczywiście w lipcu na pewno nie uda mi się, bo będę w Polsce, ale chciałbym się przygotować na wrześniowo, już to zawodnicy, którzy chcą ze mną walczyć. Ale uważam, że teraz w boksie bym chciał spróbować. Już nie w K1, tylko w boksie. Czyli uważasz, że nogi jednak... No czy może nie, nawet może nie, ale jednak te kopnięcia mam słabsze niż... Uważam, że jestem bokserowo trochę lepiej przygotowany niż no jak na 49 lat to... No to jak na działanie. Poza zdrości, takiej formy. Jak na 40, ja mam powiem, to naprawdę słuchaj. Nie ma brytek, takie kolejki były, ale chciałam dla ciebie rukami. 20 kilo, bo jak duże facet. Nie było. Duże facet, tak. Ja się dziwiłem, jak dzisiaj wyłączyłem, ja już nie zauważyłem. No niecały rok z 10 miesięcy to jest dobry progres. Czyli kolejna walka planowana na lipiec? Pewnie na wrzesień. Jeżeli panowie tutaj z PPC się zgodzą, to na wrzesień w boksie oczywiście. Myślisz o kimś konkretnym? Znaczy jest tutaj taki chłopak, który mnie trenuje i na pewno się zgłosi. Też to powiedział, też będę młodszy ode mnie, ale powiedział, że chcę spróbować w boksie. Nie ma problemu. Czyli teraz do września ciężkie przygotowania i ta walka będzie już wygrana, tak? Tak się nastawiam. Oczywiście za każdym razem, kiedy wchodzisz do ringu, tak naprawdę to myślisz o wygranej. To chcesz wygrać. Każdy z nas chce wygrać. No tak, oczywiście. Każdy ma takie poważne. Oczywiście. Także co, możemy ci życzyć jedynie dalszych sukcesów i do zobaczenia. Dziękuję. Dobra, dzięki. I mi jak ja tam mogę o walikach. Działa.